W zeszłym roku obchodził swoje 18 urodziny i choć dopiero wkracza w dorosłe życie, to dla strażaków jest już za stary. W swoje ręce postanowili więc wziąć go pracownicy Urzędu Gminy Mszana. Stary wóz strażacki, który przez niemal dwie dekady służył strażakom z OSP w Gogołowej, teraz będzie służył pracownikom Działu Gospodarki Komunalnej Mszańskiego Urzędu. W Urzędzie Gminy Mszana zaczęło się nowe życie wozu strażackiego. Mimo że ma dopiero 19 lat i mały przebieg, to na akcję strażaków już się nie nadaje. W dobie postępu ten wóz nie nadawał się do akcji gaśniczych. Z tego powodu, że tak, kabina była oddzielna, kierowca i dowódca siedzieli z przodu, kabina była oddzielna z tyłu. Kontaktu nie było między kabiną a kabiną kierowcy. To jest raz. Druga sprawa, było tam 1000 litrów wody i słynna motopompa, co nie zawsze działała. Zazwyczaj w tego typu sytuacjach wozy sprzedawane są właściwie za bezcen. W gminie wpadli jednak na pomysł, aby wozu nie sprzedawać, ale go przerobić i przekwalifikować. Za zaledwie 10 tysięcy złotych całkowicie przerobiono nadbudowę i tak droga od wozu strażackiego do wywrotki okazała się krótka. Jeśli mamy coś dobrego, jeśli wiemy, że coś jest jeszcze można wykorzystać, no to dlaczego pozbywać się tego, dlaczego to sprzedawać? Nowy wóz wzbudza zainteresowanie mieszkańców. Fajnie. Bo choć już wozem strażackim nie jest, to nadal go przypomina. Nie będzie już jednak wyjeżdżał na akcje, a przynajmniej nie na te strażackie. Jego zakres działań jest teraz zupełnie inny. Zapewne będzie wykorzystywany do wszelkich porządków tutaj na terenie gminy Mszana, ale także do przewozu materiałów, na przykład przy organizacji imprez różnych plenerowych, festynów czy dożynek. No, ten samochód na pewno się sprawdzi. Przebieg nowego, starego wozu wynosi zaledwie 9 tysięcy kilometrów. Z sentymentalnego punktu widzenia ważne, że kolejne kilometry będą robione również na terenie gminy Mszana.